Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek typu Unbox. Będziemy sprawdzać TotalWay, a mianowicie jest to tester izolacji. Z racji, że mam kilka sprzętów, a mianowicie wentylator kanałowy, grzałka co wybuchła i UPS-a co będę robił. I chcę wiedzieć, czy warto coś przy tym kopać. Przedstawimy pokrótce tester. Tester jest firmy Unit. Jak zaobserwowaliście, bardzo się lubuje w Unitach. I tak samo jest w tym wypadku. Lubię się w Unitach, bo mój pierwszy miernik działa do dziś. Co prawda już rozpakowałem, jak widać szelki założyłem, bo używałem. Mam piec elektryczny, wiadomo, off-grid równoważy się z tym, że trzeba to zjadać. A prawdopodobnie piec elektryczny nie jest problemem, tylko sieć energetyczna, kablowa, u mnie, w domu, stara, aluminium. Smutny temat. No i co? Poza tym, że dostajemy tester, uprząż, dostajemy kable z krokodylcami. Jest takie dość fajne rozwiązanie z racji, że można założyć gdzieś na elementy i nie dotykać. Z góry mówię, niebezpieczny jest przyrząd. Trzeba przeczytać instrukcję obsługi, bo możecie to kosztować życie. Ja testowałem na 250 V pewien czas temu w pracy. I mi wypaliło dziurę w ręce. Normalnie mi wypaliło, bo nie zwróciłem uwagi, że jest na test. Urządzenie leżało, a mianowicie Kärcher leżał sobie na stole stalowym. Jedna elektroda była do korpusu, a drugą gdzieś majtałem. Byłem oparty ciałem, no i dotknąłem sobie drugą w rękę i mi wypaliło dziurę. Więc trzeba uważać, to może cię zabić, ale też może ci oszczędzić koszta w naprawie i w serwisowaniu twoich domowych sprzętów. Dlatego kupiłem, bo tych sprzętów jak widać mam troszkę więcej, co potrzebuję posprawdzać, ale zaczniemy od tych, co na pewno wiem, że coś będzie uszkodzone, bo ten wentylator umarł, przestał działać nagle. To definitywnie wybuchło, a to chcę wiedzieć, zanim zacznę naprawiać, czy jest warto. Więc wracając do co mamy w opakowaniu, nie mamy dużo, mamy kable, mamy zaślepki do elektrod i do samego miernika. Konstrukcję kupiłem bezpośrednio od importera, znaczy eksportera. Prosto z firmy, więc dużo się tutaj nie spodziewajcie po angielsku ani po innemu, bo to jest wszystko po chińsku, bo to jest stricte na chiński rynek i tak jest też z instrukcją. Jest certyfikat oddania urządzenia z listopada. Ja to kupiłem w grudniu i do dzisiaj to czekało, żeby wam pokazać. Jestem troszkę zakopany w aktualnych tematach. Więc jestem 3 miesiące do tyłu. Więc co? Startujemy. Mam wsadzone baterie. Co tu mamy? Mamy... O, tak. Mamy możliwość mierzenia voltów AC. Mamy tutaj gniazdko. Mamy drugi miernik. Żeby nie było. Już jest wyrobione troszeczkę pokrętło, bo ten miernik, jak widać po kablach, ma już za sobą trochę, bo ich dużo używam i też jest Unita. Troszeczkę inny model, ale ten jest dobry. Dobre cęgi są dla prądu zmiennego, a ja mam jeszcze inne cęgi do prądu stałego. I tak, zmierzymy sobie napięcie. Wszystko mamy dobrze połączone, jest dobrze. I mamy 223 V. Zrobimy sobie zestawienie z tym, tylko nie wiem, czy mi się to uda wsadzić. Muszę sobie wziąć inne kable.
bo nie chcę tych rozkręcać. Weźmiemy sobie inne kabelki. Te mam takie do próbowania, jak coś małe elementy są. Mamy na VAC, gdzie jest zakres i zrobimy sobie test, o ile nie wybuchnie. Jak wygląda pomiar do pomiaru między dwoma miernikami? Bym powiedział, że jest w miarę ok. Pływa, ale stawiam na to, że na sieci się coś dzieje. Odchył 1 V. Więc tutaj tak trzymam, bo te sondy nie są takie idealne. Dobrze, mamy zmierzone napięcie. Umiem mierzyć napięcie. Wyłączamy tego. I zaraz przechodzimy do głównego tematu. A mianowicie będziemy mierzyć trupy. Co ja wiem, że jest trupem? Na pewno wiem, że ta grzałka umarła. I teraz tak, ja sobie sprawdzałem, mamy teraz ją na zero. Mam nadzieję, że widać. Jest na zero. Słychać, że załączamy. Damy ją na maksa. I damy sobie tak. Kabelki se dajemy do line i do RF. I zaraz podłączymy sobie jeden do przewodu. Muszę rozwinąć kabelki. Troszkę się to tak troszkę dziwnie robi z tą kasko kamerą, ale idzie. Jeden dajemy do przewodu. Jeden podłączymy bezpośrednio pod masę. Odsuniemy, bo może być ciekawie. Dobra. Damy sobie masę z wtyczki. Więc mamy masę i mamy no, chodź. Masa i bolec. Dobra, za chwilę zaczynamy dalej. Muszę przyciąć klip. No i startujemy z testem. Przełączamy sobie je na początek na 100 V. I dajemy test. Mamy 108 V, 108 megaohmów. Nie jest to zły pomiar. Musimy wyłączyć, bo teraz jak dotkniemy, to nas kopnie. Damy sobie na drugą stronę. I damy sobie ponownie test. 110 megaohmów. Dobrze. Spróbujemy wyższym napięciem. No i wychodzi, że mamy pełne zwarcie. Jak słychać, urządzenie piszczy i mamy 3 V przebicia. Czyli przy 250 V grzałka jest na 230. Grzałka umarła. Mamy zero oporności i urządzenie piszczy. Ona definitywnie umarła. Przy 100 V nic nie pokazało, a przy 250 już tak. Dobrze, bierzemy kolejnego pacjenta, a tego odkładam. Kolejny pacjent na stole to wentylator kanałowy z włącznikiem, jakby to powiedzieć, wilgotności. Niestety umarł, zatarł się na amen. Żeby to pokazać, mam trytkę, nie ma jak to trytka. No trytką nie idzie zrobić, żeby to się kręciło. Nie idzie tego zrobić, żeby to się kręciło, po prostu zatarł się silnik i tyle. W środku jest elektronika, prawdopodobnie będzie wyjarana. To będzie osobny temat, żeby to naprawić i zobaczyć, co jest w tym zdupane. Ale mnie interesują te dwa przewody i dojście do masy, więc bierzemy się za śrubkowanie. Potrzebuję sobie wziąć, powiedzmy, że taki śrubokręt. Odkręcimy sobie.
bo musimy dojść do elementów uzwojenia, czyli tutaj te śrubki, co są, one są wkręcone do, no tutaj jest ten czujnik wilgotności. Jest też zmęczony życiem. Tutaj coś się możliwe, że działo, ale to już będzie naprawa później. Teraz potrzebuję malutki śrubokręcik. Zaś ten się przyda. Jak to się mówi, zawsze na żywca. I razem z brudnymi łapami. Takie uroki. Tak to wygląda w praktyce. Praktyka, teoria to są dwie dziedziny, które siebie czasem nie lubią. I później powstaje dużo, jak to się mówi, gówno burzy. Bo teoria brzmi tak, a praktyka inaczej. No i dobrze, doszliśmy do samego wentylatora. Sobie to jeszcze tutaj wycisnę. Widać uszkodzenie? Nie widać uszkodzenia żadnego. I zaczniemy podobnie. To sobie chwilowo odłożę. Widać, że pracowało. Ręce też widać, że pracowały. I tak, damy sobie jeden przewód do elementu mechanicznego i jeden do uzwojenia. Pomijając płytkę, bo jakbyśmy zrobili pomiar przez płytkę, płytka by prawdopodobnie znikła, by się spaliła. Dobrze, zaczynamy od 100 V. Zaczynamy pomiar. Nic. 250. 5,5 gigaoma. To jest dobry wynik. Spróbujemy na 500 dla pewności. gigaoma. Jest dobry wynik, więc jakbym to poskładał, prawdopodobnie będzie wszystko git. Tylko silnik jest za tarty. Czyli błąd jest gdzieś tutaj w płytce. Płytka umarła. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony bym wolał chyba, żeby umarł silnik, bo to będzie też taka zabawka naprawić. Ale do tego dojdziemy. A więc mała wstawka. W trakcie czyszczenia i regeneracji, bo już się kręci silniczek, bo był tak chycony, że nie szło nic z nim zrobić. Już kręci, ale w trakcie odkryłem, że tutaj jest zabezpieczenie termiczne, które prawdopodobnie wybuchło. Dopiero później, jak sobie zmierzyłem przewodność, to nie ma. Czyli obwód jest przerwany tutaj przez to zabezpieczenie. A być może jak mierzyłem prąd przebicia, mierzyłem przez właśnie ten wybity bezpiecznik termiczny. Więc muszę ponowić test. Dlatego jest to w dogrywce. Mam nadzieję, że napiszę w trakcie filmu, że to był po prostu mój błąd. Jak widać, już to jest wyczyszczone, a było ostro zarąbane. Dobra. Damy sobie pierwsze 100 V. Mamy do drugiego końca uzwojenia. Zoom. I nie ma problemu. Też nie ma problemu. Nie ma problemu. Czyli będzie tylko zbite zabezpieczenie termiczne.
Niestety to się wiąże z mocnym kopaniem, a tamte druciki są takie chudziutkie, że masakra. Więc czeka mnie saperska praca, albo pójdę na łatwiznę i mam jeszcze dwa wentylatory podobnego typu i po prostu sobie wrzucę inny silniczek. Tutaj mam rozregenerowany przód i tył, a tylko tu rozkręcę, wyciągnę, rozłączę mechanicznie od uzwojenia i dam do innego uzwojenia, bo to jest typowa część. Dobrze, w takim bądź razie dziękuję serdecznie, małe sprostowanie i zobaczymy dalej. Teraz dla mnie ważna rzecz. Chcę naprawić UPS-a, tylko zaczniemy od tego, że możliwe, że transformator szlak trafił, bo tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ten brązowy kabel, co jest prawdopodobnie na wyjście, jest mocno osmolony, tego nie widać, może później wrzucę w zdjęcia. Jest mocno osmolony, coś tu się ostro działo. No, jest to po przejściach, nie ma cudów. Dobra, przycinam filmik i lecimy zaraz dalej. Mamy elektrody i robimy podobnie jak prędzej. Tylko sobie muszę to rozplątać, bo jak to zawsze wszystko na żywca. Sztuka polega na tym, żeby pokazywać wszystko od A do Z, a nie tylko, że fajnie wszystko wychodzi. Bo idziesz sprzedać nawet tak zwane odchody w papierku. A tutaj chodzi, żeby pokazać, jak to wygląda w praktyce. Mamy jedną część uzwojenia. Prawdopodobnie to jest pierwotna część uzwojenia, a to jest wtórna. Ale nie wiem. Nie sprawdzałem jeszcze tego transformatora pod względem datasheetów, więc ciężko mi powiedzieć. I zaczynamy test. 108 V, 110 Mo. Jest ok. Dajemy sobie 250. 5,5 GΩ. Jest zajebiście. I 270 V pokazało. Możemy działać dalej. Teraz tak. Z racji, że to jest jedno uzwojenie, to jeszcze sprawdzimy. Bo tak mi się wydaje, że to jest jedno uzwojenie. Dajemy sobie tutaj na oporność. Mamy oporność. Zawsze sobie sprawdźmy kable, nie zaczniemy mierzyć, bo może kable być uszkodzone w mierniku. I uzwojenie ma praktycznie 0,5, 0,2. Widać, że jest bardzo gruby uzwojenie. Same kable mają 0. Więc teraz przechodzimy do wtyczki. Ja już sobie przygotowałem piny. Minus zostaje na obudowie, a my się będziemy podłączać najpierw pod blue. Chodź. I zobaczymy, czy wtórne jest uszkodzone. Zaczniemy od sety. I mamy 110 megaohmów i 108 V, czyli jest OK. Spróbujemy przy 250 V. 5,5 GΩ jest git. Czyli te uzwojenie jest dobre. Jeszcze wspomnę, czemu kupiłem akurat to. Taki sam mamy w pracy i urządzenie wytrzymało kupę lat. Wytrzymało wielu operatorów, którzy testowali wszystko, kopali innych użytkowników celowo bądź niecelowo i wiem, że po prostu to urządzenie da radę. Ok, zaczynamy. Drugie uzwojenie. 110 megaohmów, napięcie jest też git. Drugie uzwojenie, raczej wyższe napięcie. 5,5 GΩ, 270 V, jest git. Stawiam na to, że napięcie dawane z miernika jest takie wysokie, z racji, że są nówka baterie. W trakcie eksploatacji znając życie, napięcie
będzie spadać. Damy sobie zaś niżej. Pyk. Mamy zaś 110, czyli prawdopodobnie będzie wszystko git. I mamy na 255,5 gigaoma. Jest git. Więc możemy stwierdzić, że transformator jest ok. To jest najbardziej ciężko dostępna na pewno część z całego UPS-a, resztę pójdzie dostać. Więc jeszcze zrobimy jeden test, żeby pokazać Wam, że to nie jest zabawka. I zła obsługa tego urządzenia może Was kosztować życia. Jest to żarówka na 14V, 3W. To używam, żeby ogniwa rozładowywać awaryjnie. I pokażemy, że tutaj jest napięcie, które umie Wam zrobić krzywdę. Więc operowanie tym sprzętem wymaga SEPA, czyli uprawnienia elektryczne, oraz zaznajomienie się z instrukcją obsługi. Teraz pytanie, czy zdążę pokazać, jak załączę i żarówka wybuchnie. Nie wybuchło. Też nie wybuchło. Też nie wybuchło. Nie wiem, czy mam dobrze złapane. Bo już żarówka przeszła. Ale pokazuje rezystancję, więc powinno być git. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Nic się nie dzieje. A przy 1000. Przy 1000 już urządzenie stwierdza jakiś problem, ale mamy 1,71 ohma. Mega ohma. Więc stawiam na to, że tym urządzenia nie idzie uszkodzić, choć chciałbym zobaczyć, jak ta żarówka wybucha, ale daje radę. Jeszcze zobaczymy po tym wszystkim, czy żarówka żyje. Pamiętajmy o tym, że człowieka... O, żarówka jeszcze żyje. Człowieka te napięcie może zabić, ale żarówkę już nie. Dobrze, tyle w temacie. Link do urządzenia Unita będzie w opisie. Jakby ktoś był zainteresowany, to może wejść i tym samym wspomóc istnienie kanału w tych czasach. Więc dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.